Siema, ja jestem Frezi. W dzisiejszym poradniku pokażę wam, jak dobrze ustawić program OBS Studio. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz kliknięcia przycisku subskrybuj. Naprawdę byłoby mega miło, gdybyście to zrobili. To dla was po prostu dwa kliknięcia, a dla mnie to naprawdę dużo znaczy. Jeżeli będziecie mieć jakieś problemy i coś wam nie będzie działać, to w opisie daję wam link do Discorda, na którym znajduje się kanał hashtag pomoc. Możecie tam opisywać swoje problemy, a może znajdzie się osoba, która wam pomoże je rozwiązać. A więc bez dłuższego przedłużania, przejdźmy do odcinka. Jak widzicie, ja jestem już w OBS-ie. Jeżeli uruchamiacie go po raz pierwszy, powinno wam wyskoczyć takie okienko. Po prostu kliknijcie sobie anuluj. I teraz tak, aby nagrać w ogóle cokolwiek za pomocą tego programu, musimy sobie dodać jakiś obraz. Jak widzicie, aktualnie jest tutaj czarny ekran. Jeżeli teraz rozpoczniemy nagrywanie, po prostu nic się nam nie nagra. A więc jedne co trzeba zrobić, to tutaj w okienku źródła obrazu klikamy sobie plus, wybieramy sobie opcję przechwytywanie ekranu, klikamy OK. No jak widzicie, pojawił nam się tutaj obraz. Tutaj możemy sobie wybrać metodę przechwytywania. Ja osobiście polecam wam bardziej opcję duplikacja pulpitu DXGI, jeżeli macie coś takiego w ogóle. Natomiast jeżeli wam by to nie działało, to po prostu weźcie jakąkolwiek inną opcję, która będzie wam działać. Klikamy sobie OK. No i w tym momencie mamy już obraz. Aby sprawdzić, czy będzie was słychać na nagraniu, wystarczy, że zerkniecie tutaj na ten pasek. Jeżeli coś mówicie i wtedy on się porusza, oznacza to, że wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli macie podłączony jakiś mikrofon, albo macie mikrofon w laptopie, a dźwięk tutaj cały czas jest wyciszony, nic tutaj się nie rusza, klikamy sobie tutaj prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcję właściwości, a następnie tutaj zmieniamy sobie na jeden z innych mikrofonów. A więc teraz podzielę ten film na trzy kolejne części. W pierwszej części pokażę wam, jak ustawić OBS-a, jeżeli macie bardzo słaby komputer, naprawdę już totalnie wyrabia, ale i tak chcecie coś jeszcze z niego wycisnąć. W drugiej części przedstawię, jak wszystko postawić, że macie taki przeciętny komputer. Powiedzmy, nie jest on jakiś super świetny, ale też nie jest on jakiś słaby, więc można już się pokusić o ładniejsze ustawienia. I trzecią częścią będzie oczywiście, jeżeli macie naprawdę dobry komputer i chcecie w dobrej jakości nagrywać, taki już za kilka dobrych tysięcy, na którym większość gier wam bez problemu na średnich, wyższych ustawieniach chodzi. Oczywiście jest to poradnik dla początkujących, więc nie będę tutaj przedstawiał po kolei, jak każda funkcja działa. Poza tym wiem, że i tak większość was jest tutaj tylko, żeby przepisać jeden do jednego moje ustawienia, więc nic nie będę tłumaczył, po prostu przepisujcie wszystko ode mnie i tyle. A więc zacznijmy od tego, jak wszystko ustawić, jeżeli macie słaby komputer. Przejdźmy sobie do ustawień, wchodzimy sobie w zakładkę obraz, tutaj wpisujemy sobie 1280x720, tutaj tak samo, typowe wartości FPS dajemy na 30, przechodzimy sobie do zakładki wyjście, tryb wyjścia zostawiamy tutaj proste. Bitrate obrazu. Zależy, jak bardzo słaby jest was sprzęt. Możecie spróbować ustawić go na 2000, może to pójdzie. Natomiast jeżeli będzie wam to źle działało, będzie się zacinał obraz, czy komputer, czy coś, to po prostu zmieście sobie to do nawet 1000. Niestety jakość nie będzie jakoś super powalała, będzie niezbyt ładna, ale przynajmniej będzie wam to dobrze chodziło. Encoder, jeżeli macie jakikolwiek inny, a jeżeli macie słaby sprzęt, to obstawiam, że nie macie, to wybierzcie sobie obojętnie jaki, byle nie programowy, bo programowy po prostu obciąża wam mocno procesor, przez to po prostu wasz komputer znacznie wolniej przez to chodzi. Jeżeli macie tylko programowy, to po wybraniu programowy w ustawienia encodera bierzemy sobie opcję Ultra Fast, która po prostu najmniej procesora zużywa. W sumie jest napisane niskie zużycie procesora, no ale także niestety jest też najniższa jakość. Jeżeli macie coś innego tutaj wybranego, to po prostu ustawienie encodera zostawcie domyślnie. W zakładce nagrywanie jakość nagrywania ustawiamy na identyczny jak strumień, a w format nagrywania wybieramy sobie MP4, żeby nie było później problemów z przerzuceniem tego gdzieś przesłaniem, żeby wszystko wam bez problemu dobrze działało. Klikamy sobie zastosuj, OK. I teraz jeśli wam się obraz rozciągnął w ten sposób, klikamy sobie na niego, klikamy na klawiaturze Ctrl F, no i wszystko powinno się pięknie wypełnić. Przejdźmy sobie teraz do kolejnej części filmu, w której przedstawię wam, jak ustawić OBS-a, jeżeli macie, no, w miarę średni sprzęt, nie jakiś super specjalny, ale też nie najgorszy. A więc przejdźmy sobie do ustawień, w zakładce obraz wybierzmy sobie tutaj 1920x1080, tu ustawmy to samo. Typowe wartości FPS dajemy sobie na 60, dzięki takim ustawieniom obraz będzie
po prostu w dobrej jakości, płynnie chodził. Teraz przejdźmy sobie do zakładki wyjście. Tutaj możemy sobie wybrać bitrate obrazu. Tutaj polecam wam ustawić tak od 2500 do 5000. Zależy jak dobry jest wasz sprzęt. Jeżeli wasz sprzęt jest po prostu lepszy, to dajcie sobie, no nawet nie, może dać tyle. Dobra, nie przesadzajmy. Dajmy sobie 3000 na przykład. 3000 to już taka optymalna jakość. Wszystko w miarę dobrze nawet wygląda. Encoder, jeżeli tutaj macie jakąkolwiek inną opcję niż programowy, to raczej polecam wam ją wziąć, gdyż programowy obciąży wam po prostu bardzo mocno procesor, przez co wszystko wam się inne może zacinać, a jeżeli macie niewystarczający procesor, to po prostu będzie wam się wasze nagranie zacinało. Ustawienia encodera pozostawiamy sobie domyślnie, jak jest. W zakładce nagrywanie, jakość nagrywania dajemy na identyczny jak strumień. Format nagrywania wybieramy MP4, żeby nie było później problemów z przesłaniem tego pliku gdzieś, wstawieniem go, żeby wszystko bez problemu działało. Klikamy zastosuj, ok. Jeżeli będziecie mieć jakiś bardzo mały albo bardzo duży obraz, wystarczy, że go klikniecie, wciśniecie na klawiaturze Ctrl oraz F, no i powinno się wszystko pięknie wypełnić. A więc teraz przejdźmy sobie do trzeciej części, w której pokażę wam, jak ustawić OBS-a pod dobry komputer, żeby była dobra jakość, a wszystko pięknie i świetnie działało. A więc skończymy sobie w ustawienia, przechodzimy do zakładki obraz, tutaj wybieramy sobie rozdzielczość bazowa 1920x1080, tutaj wybieramy tak samo, FPS-y ustawiamy na 60, następnie przechodzimy sobie do zakładki wyjście, tutaj bitrate obrazu ustawiamy sobie na 10000 do 15000, możecie nawet więcej, ale to już jest naprawdę, uwierzcie mi, wystarczająca ilość, nie ma co przesadzać. Dajmy sobie te 15000 przykładowo. Encoder ustawiamy sobie na byle jaki, żeby to nie był programowy, bo programowy używa po prostu procesora, przez co obciąża wam inne aplikacje i takie rzeczy jak Discord czy jakaś gra mogą po prostu mniej płynnie chodzić. Ja tutaj mam sprzętowe, więc ustawiam sobie sprzętowe. Ustawienia encodera zostawiamy sobie domyślne. W zakładce nagrywanie jakość nagrywania dajemy sobie na identyczny jak strumień oraz format nagrywania dajemy sobie MP4, żeby nie było żadnych problemów z przesłaniem nagrania, żeby wam jakiś błąd nie wyskoczył czy coś. Klikamy sobie zastosuj i OK. Kiedy wszystko sobie ustawiliście, możemy sobie rozpocząć nasze nagrywanie. Przyciskiem tutaj po prawo klikamy. No jak widzicie, tutaj rozpoczęło się nagrywanie. Jest tutaj ikonka na czerwono, że się nagrywa. Mamy tutaj ilość czasu. Jeżeli tutaj w tym rogu pojawiłby się wam jakiś komunikat o przeciążonym encoderze, oznacza to, że po prostu wasz procesor nie wyrabia, więc wtedy musimy sobie zatrzymać nagrywanie, przejść do ustawień, przejść do wyjścia i zmniejszyć po prostu ilość bitrate'u. Możecie stopniowo sobie co kilkaset zmieniać, co na przykład 100, co 200. Jeżeli macie bardzo dużo ustawień, nawet co 500 możecie w dół schodzić, aż wszystko będzie wam dobrze działało. A więc kiedy zakończyliście już sobie nagrywanie, możemy sobie teraz otworzyć nasz nagrany plik. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć tutaj plik oraz pokaż nagrania. Kiedy klikniemy pokaż nagrania, tutaj powinny znaleźć się wasze wszystkie odcinki. Jak widzicie, włączamy sobie, klikamy. No jak widzicie, nasze nagranie się też. Wszystko bez problemu działa. Oczywiście, jeżeli ten odcinek wam pomógł w ustawieniu programu OBS Studio, to naprawdę mega miło by mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję. A ja nie chcę wam już przedłużać. Po prostu żegnam się z wami. Cześć! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight.